Dzień dobry. Jak już w poprzednim filmie zapowiedziałem, ten tydzień należy do Australii. No i to jest drugi argument za tym, że ten tydzień należy do Australii. Dzisiaj będę mówił o tym, co ostatnio wydał Spiritu Morse. Zapraszam. Spiritu Morse łączy się z poprzednim filmem, czyli z Krwną, nie tylko tym, że są z Australii, nie tylko tym, że wydają ich polskie wytwórnie, ale także tym, że na tym, że albumie Spiritu Morse solówki nagrał właśnie pan Krwna Watra, czyli człowiek stojący za Krwna. Dobra, i te solówki zresztą są bardzo, bardzo dobre, ale do sedna, czyli Spiritu Morse. Spiritu Morse od początku swojej kariery, czyli od 2022 roku, wszystkie rzeczy wydaje w naszym Garazelu, czyli under the sign of Garazel Productions. I bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, gdyż dzięki temu dostępność ich materiałów jest prostsza. Nikt nie musi ich ładować na, wiecie, żaglowiec, który będzie przez kilka tygodni płynął do Europy z dobrami z Australii. Tylko mam je tutaj blisko, bo z Krakowa to jednak daleko nie jest. Także, a to cieszy, bo Spiritu Morse to jest bardzo dobry zespół. Spiritu Morse do tej pory ma na koncie epkę Pełniaka. No i teraz mamy drugiego Pełniaka. Zaraz na początku stycznia ukazał się Infinite Regress i to jest drugi pełnowymiarowy album Australijczyków. I jest to album bardzo, bardzo dobry, to od razu mówię, gdyż powiem tak, gdyby ten album został nagrany przez kogoś na przykład z Islandii i wydany przez chociażby takie NoFDA, to też nieprzypadkowo mówię o tej wytwórni, no to myślę, że byłby to jeden z hitów na całą Europę. Tak mi się wydaje. A że jest to nazwa mniej znana i że wydaje ją mniejsza nasza krajowa wytwórnia, to oczywiście to nic złego, a po prostu to tylko świadczy o tym, jak dobry jest to album i w jakich on mniej więcej rejonach się obraca, bo na pewno nie stanie się tak znany, jak chociażby ostatnie dzieła Misfirming, a do nich bardzo mocno nawiązuje i właśnie to jest tutaj dosyć istotne i to się według mnie, dlatego też wspominam o NoFDA i tak dalej, o Islandii. Ale Spiritu Morse swoją pierwszą epką dosyć mocno mnie pozamiatał, bo to była epka niesamowicie pięknie nawiązująca do Mroźnej Północy lat 90. z taką lekką dawką oczywiście australijskiego żaru. I ta epka, do tej pory uważam ją za najlepszy materiał tego zespołu. Potem był Pełniak, Void Words, też bardzo dobry, ale miałem bardzo duże oczekiwania po tej epce i ten Pełniak aż tak bardzo mnie nie chwycił, aczkolwiek nadal uważam, że to świetne wydawnictwo. Ale najnowszy album w ogóle zmierza w trochę innym kierunku, bo ten poprzedni Pełniak odszedł troszkę od tych takich mroźno-północnych 90-tych lat, a ten na północy zostaje, ale na pewno nie można go nazwać czymś, co nawiązuje do początków drugiej fali północnego black metalu. Więc zespół troszkę zmienia się z wydawnictwa na wydawnictwo. Co oczywiście nie jest złe, gdyż tak naprawdę wszystkie te zmiany są w dobrych kierunkach i każdy z tych materiałów, choć o lekko zmienionym obrazie, oferuje coś naprawdę bardzo dobrego i tak samo jest w tym przypadku. Infinite Regress to 44 minuty, 6 kompozycji, czyli za krótkie to one nie są.
Wygląda to tak, oczywiście jest jewel case, co bardzo cieszy. Garazel trzyma poziom, jeśli o to idzie. Stara się unikać digipaków jak tylko to możliwe i za to jesteśmy wdzięczni. W środku mamy teksty, bardzo ładne zdjęcia zespołu. Znaczy w zasadzie jedno zdjęcie, ale bardzo ładne. No. Także wydanie tutaj, żadnego problemu z wydaniem nie ma. To też może uwaga do Krwny, jeśli chcecie wydawać, to może być to przecież Garazel. Ale trzeba było po prostu zostać przy Ancient Dead. Ale dobra, wracamy do Spiritu Morse. Ten album jest nadal bardzo północny, ale pierwsze szybkie skojarzenia, które się od razu w zasadzie nasuwają, to tak jakby trochę wymieszać mgłę z Misfirming, tym ostatnim, czy też przedostatnim. W zakresie przede wszystkim mam tutaj na myśli zastosowanie melodyki w połączeniu z bardzo dużą gęstością i intensywnością grania. To znaczy, chodzi mi o ten sposób akcentowania melodii, o ten sposób wplatania tejże melodii w momentami ścianę dźwięku. Mgła to potrafi robić o tyle, że oczywiście w mgle może trudno doszukiwać się tej ściany dźwięku, ale ona też tym dźwiękiem, całością jakby buduje melodię i tutaj też tego doświadczamy. Natomiast ta intensywność, która tutaj jest niesamowita, ta lekka jakby gęstość w tym wszystkim, spod której gdzieś tam przebija, wiecie, jak te kwiaty na wiosnę pierwsze przebijają te dźwięki gitary, no to mi się bardzo kojarzy z Misfirming. Ta melodia, która gdzieś tam właśnie wychodzi trochę z tła, jakby lekko uwięziona, ale oczywiście bardzo dobrze słyszalna. To jest według mnie taki sposób budowania kompozycji i budowania klimatu i atmosfery, który stosuje Misfirming i bardzo dobrze mu to wychodzi. I myślę sobie, że albumowi drugiemu Spiritu Morse właśnie najbliżej do tych dokonań ostatnich Misfirming. Oczywiście jest tutaj dużo różnych wpływów. To nie jest tak tylko, że to tylko Misfirming, mgła i tak dalej. Nie. To są rzeczy, które gdzieś tam mają nakierowywać was jako potencjalnych słuchaczy. Natomiast oczywiście tutaj można wyłowić wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast myślę sobie, że gdyby ten album postawić obok właśnie takiego Matt Hamry, no to ja uważam, że wcale nie wypadłby tak bardzo na niekorzyść ten test dla Spiritu Morse, bo to jest naprawdę album też bardzo słuchalny, bardzo chwytliwy, bardzo nośny, bardzo niosący energię, taki nasycony właśnie mocą. Choć oczywiście też panowie czasami zwalniają, ale nawet jak zwalniają, to ta intensywność jest spora. Także tutaj ja bym postawił te dwie rzeczy obok siebie i oczywistym jest, że Misfirming robi dużą karierę i tak dalej, jest dużo bardziej znany, to jest wiadome, no ale właśnie też dlatego, że chociażby jest z Islandii. A wszyscy wiemy, że gdzieś tam jeszcze pokłosie tego islandzkiego szału trwa, choć oczywiście on jest już dużo mniejszy, ale kiedyś był ogromny, no i to gdzieś tam jeszcze cały czas swoje plusy, gdzieś tam jakieś pokłosie zbiera, tak, że wszyscy wiedzą, że Islandia to jest Ale zmierzam wreszcie do tego, bo już tak gadam głupoty dookoła i naokoło, że zamiast to powiedzieć prosto i krótko. Postawić ten album koło tego Misfirming i według mnie nie ma dla niego żadnej ujmy. No ale niestety wiadomo, że ten album takiej furory i kariery nie zrobi. A szkoda, bo... Znaczy szkoda, nie szkoda. No wiecie, no to jest black metal w końcu. Nie chodzi o to, żeby wyprzedawać stadiony. Ale to naprawdę jest według mnie ten poziom. Tutaj Australijczycy pokazali, że wiedzą, jak takie rzeczy grać, jak właśnie wspaniale zmiksować ze sobą intensywność z melodią. I to też jest kolejna rzecz, która gdzieś łączy ich z Krwną, bo Krwna też świetnie miesza tą intensywność z melodią. No a tutaj właśnie jeszcze wspomnę o tych solówkach. No ta solówka w pierwszym numerze to w ogóle jest jakiś kosmos. Leci wałek, który jest naprawdę naładowany energią black metalową, jest naprawdę mocny i silny i nagle wjeżdża to solo takie bardzo rockowe, bardzo heavy metalowe, z lat 80. bym powiedział i naprawdę robi to świetną robotę. To też nie są tego
typu, co prawda, solówki jak na Actum Inferni, tutaj jest tego mniej, ale też świetnie to Krwna tutaj wkomponował. Także powiedzmy sobie szczerze, bardzo, bardzo dobry album i ten styczeń nasz stoi według mnie pod znakiem właśnie australijskich materiałów, czyli Krwny i Spiritu Morse. Polecam Wam bardzo oba. Spiritu bardzo łatwo dostępne w Garazelu. Kupicie, jest nawet koszulka, o ile pamiętam. Także polecam Wam jeszcze raz. Dzięki bardzo. No, do następnego.